jak być tym, który jest największy, jak być tym, który jest najpotężniejszy, a w ogóle Pismo Święte chce, żebyśmy tacy byli. Idziemy pokłonić się Panu i nad tym dzisiaj się zastanowimy. Idziemy do Jezusa. Tak mówi doświadczenie, tam gdzie działają liczne sprzeczności, tam też rozkwita największa nadzieja. Święty Ignacy z Loyoli, który te słowa sformułował, pokazuje nam, że wobec najróżniejszych sytuacji Bóg przychodzi ze swoją łaską. Dzięki Ci, Jezu, za to, że Ty wzywasz nas do nadziei, za to, że tak naprawdę demaskujesz tych wszystkich, którzy są piewcami strachu, pokazując, że odeszli oni daleko od głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu, kiedy wołają w kółko i we wszystkich kierunkach: będzie gorzej, będzie gorzej. Panie, niezależnie od tego, jak będzie, Ty zwyciężyłeś śmierć, grzech i szatana. Tobie chcemy ufać. Za Tobą chcemy iść. Amen. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ciągle myślimy o tych wszystkich, którzy giną, i one, te nasze rozważania, przeplatają te sceny z Ukrainy i z tego wszystkiego, co tam ciągle się dzieje. I nie wolno nam o tym zapominać. Przynajmniej w jednej chwili, jak pamiętacie, kolejny miesiąc, który te rozważania trwają, od 25 stycznia, my cały czas się modlimy w tych właśnie intencjach, nieustannie. Dzisiaj dotykamy tematu, który mówi o wielkości. Nie wiem jak Wy, ale kiedy czytałem po raz pierwszy ten fragment, myśląc o Was, to stanął przede mną Pan Załęski. Razem ze swoim tytułem partii, nie wiem jak oni rządzili Ukrainą. Jakby nie chcę tego oceniać, tych rządów i tego wszystkiego. To nie jest może moja jakaś tam w tym momencie powinność. Natomiast na pewno warto zobaczyć, że trochę się spełnia to, jak się nazwali. Partia, która nazwała się Sługą Narodu, która tak naprawdę pokazywała przez te wszystkie dni wojny bohaterstwo, męstwo, walkę o zwykłych obywateli. I prezydent państwa, który wielokrotnie mając tyle możliwości ucieczki, zostaje do końca. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czym jest miłość do ojczyzny, to wydaje się, że patrząc na człowieka, który z komika urósł do rangi męża stanu, mamy się czego uczyć. Kiedy patrzę na pana Załęskiego, to z jednej strony myślę sobie, jak to się dzieje, że człowiek ma taką siłę woli, taki hart ducha i takie pragnienia, a z drugiej strony wierzę w to głęboko, że ten, który nie poszedł na kompromis, żeby swój naród sprzedać, będzie ten naród bronił do ostatniej kropli krwi, nie dając się zapędzić w niewolę. Najsmutniejsze jest z tego wszystkiego to, że świat wydaje się cywilizowany, patrzy i nie może nic zrobić, no bo przecież agresor jest tak potężny, że jeżeli NATO czy cokolwiek innego wkroczy na Ukrainę, to dla Putina będzie to jednoznaczne z wojną na przyciski. To szeroki kontekst, a w naszym życiu jakże trudno jest zająć ostatnie miejsce, jakże trudno jest zrezygnować z czegoś, do czego jesteśmy przywiązani. Wiem to po sobie, kiedy moi współpracownicy, szczególnie w fundacji, podpowiadają mi wiele różnych rzeczy i mierząc się z nimi, myślę sobie, no tak, w tym mają rację. Należałoby się z tego czy tego wycofać.
tu należałoby w taki lub inny sposób postąpić. Ważne jest to, że Bóg w jakiś sposób przedziwny łączy to ostatnie miejsce z wywyższeniem. Łączy pokorę ze swoim objawianiem się w naszym życiu. Papież Franciszek idzie jeszcze dalej i mówi, że do słuchania Boga nie trzeba wcale tytułów naukowych, nie trzeba specjalistycznych studiów. Absolutnie nie kwestionuję tutaj tego, że ktoś chce studiować. Jak najbardziej każdy powinien się rozwijać najpiękniej, jak potrafi. Ale papież Franciszek mówi, że Bóg widzi i przychodzi do ludzi pokornego serca. To jest dla nas coś szalenie ważnego. Ludzie pokornego serca. Trudno uwierzyć, że jak nie walczymy o swoje, to Bóg, widząc nas, pamięta o tym, cośmy odpuścili. Moi drodzy, może krótsze dzisiaj będzie rozważanie, ale niech będzie takim wołaniem serc o łaskę pokory, o umiejętność dostrzegania tego, co ja mogę, aby rzeczywiście przyjść z miłością do innych, by tę miłość faktycznie okazywać. I w komentarzach zapraszam Was dzisiaj. Robiliśmy to już wiele razy i dzisiaj także to zrobimy. Umocnimy się Słowem Bożym. Niech to Słowo Boże wypisane w komentarzach będzie wołaniem o łaskę pokory dla nas wszystkich. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. O 23:00, kto tylko może, zapraszam do kolejnego dnia modlitwy i do zobaczenia do jutra.